tu, gdzie stoimy, dokładnie w tym miejscu, zaprojektowana została zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami i zaraz za nią kolejne dwa pasy zabudowy wielorodzinnej. Do tego cały układ komunikacyjny dróg publicznych, do tego sieć dróg wewnętrznych do obsługi poszczególnych nieruchomości. Czekamy na opinię mieszkańców, ale też z drugiej strony no dobrze jest, że radni sami przyjechali tutaj, żeby przypatrzyć się, jak ten teren wygląda i czy da się pogodzić kwestie związane z rozwojem Kalisza i z rozwojem budownictwa mieszkaniowego w Kaliszu z interesami osób, które mieszkają tutaj już w chwili obecnej. Za rozbudową miasta, ale niekoniecznie, jak to ładnie nazywają, wille miejskie czy zabudowa wysoka, bo tak czy inaczej, jeśli to będą parter plus dwa piętra, to i tak tutaj będzie no, przynajmniej w granicach 400 rodzin. Na takim obszarze, gdzie według niby pani Wypych ma być zabudowa tam w współczynniku 4 z czymś, czyli to i tak będzie bardzo gęsta zabudowa. Nie przekonują was te argumenty, że no po prostu też się czasy zmieniają. Wtedy była trochę inna zabudowa w modzie, no miasto gdzieś musi się rozwijać. Ale Kalisz jest podzielony jakby na dzielnice. To jest osiedle domków jednorodzinnych, a nie bloków. I kosztem mieszkańców ma powstać niby nowe osiedle, nowoczesne. Ale tu jeszcze mieszkańców nie ma, znaczy jest pusty teren, więc może... Znaczy są mieszkańcy obok sąsiadujących, gdzie mają domy, mieszkają od pokoleń i teraz nagle przy ich domu rodzinnym powstaje blok. No to nie wiem, czy to jest komfortowo, kiedy ja mieszkam w domu jednorodzinnym, naprzeciwko mam blok. Pytałam się nawet, czy nie można zniżyć tej zabudowy o jedno piętro. Usłyszałam wtedy, i to od pani Wypych, że nie, bo to by się nie opłacało. Zostało to obniżone. No dlaczego pani teraz nie, ja mówiłam, żeby zniżyć do jednego piętra, tak jak my wszystkie mamy. Ja powiedziałam wyraźnie... Dwie parter i pierwsze piętro, żeby były budynki, tak, dwupiętrowe, żeby mieszkańców było mniej. Ani ta ulica, ani ci mieszkańcy, którzy tutaj od lat mieszkają i od pokoleń, nikt nie chce mieć tutaj takiej wielkiej zabudowy i takiej ilości ludzi. Ale dlaczego ci ludzie, w pana ocenie ci ludzie nie chcą? Wie pan co, to jest takie proste przysłowie. Ja mogę jeździć samochodem, a najlepiej jakby sąsiad jeździł na rowerze. Ja nie, mogę bo mieć. Nie. Tak to wygląda no, bo po nie, prostu. No, nie, bo nie. Po co? Bo ja marchewkę sobie będę sadził. Albo... A ilu jest za ile przeciw? A tego jeszcze powiedzieć. Nie powiem. Wie pan co, od 2010 roku z Kalisza spadło 11 tysięcy mieszkańców. No to za 10 lat będzie już jest 99 tysięcy, tak? Było 110 tysięcy. Wszyscy mówią o blokowiskach. Jest mnóstwo innych właścicieli działek, którzy też coś by chcieli tutaj zrobić. Siebie w gronie sprzedać, obojętnie co. Tak? Nie ma możliwości, bo nie ma drogi, nie ma dojazdu. Wszystko się kręci przy blokowisku, tak zwane. Tylko jest blokowiska. Z drugiej strony mieszkamy w mieście. Miasto Kalisz powinno się rozwijać, a jeżeli ktoś chce mieć oazę spokoju, no przykro mi bardzo, proszę sobie się wyprowadzić, nie wiem, gdzieś, gdzie są lasy na wieś. No, to każde to miasto my się mamy wyprowadzać? Nie, to jest miasto Kalisz. Tak, nie. Tak, ale wszystko się rozwija, proszę państwa.